Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zanim byli sławni, w którym opowiem wam o Adamie Stachowiaku. Jak na ziemi jest, odkąd nie ma ciebie duch. Do domu wracam co noc, uczę się wciąż bez ciebie żyć. Zapraszam was do głosowania na moim fanpage'u na Facebooku, gdzie wybieramy gwiazdę kolejnego odcinka. A teraz bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! Adam Stachowiak urodził się 28 września 1997 roku i mieszka w Międzychodzie. Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się w domu rodzinnym, gdzie grał na keyboardzie już jako 3-latek. Rok później nagrał swój materiał, a media okrzyknęły go najmłodszym muzykiem w Polsce, który wydał własną płytę. Na keyboardzie znane utwory, ale także komponuje własne. Tata nagrał nawet płytę z muzyką syna. ZaX nadał jej prawa autorskie. 14 września 2011 roku założył swój kanał w serwisie YouTube, gdzie wykonał kilka coverów. 2 lata temu brał udział w The Voice of Poland, gdzie w pierwszym odcinku wykonał utwór Gravity. You keep me without dreams. I never wanted anything so much. Podczas bitew Adam wystąpił w duecie z Eweliną Bogucką. Wykonali oni przebój Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa, Ktoś pomiędzy nami. Byłaś mym pragnieniem, stałaś się cierpieniem. W listopadzie tego samego roku odbyła się premiera pierwszego singla Adama pod tytułem Mamo. Przypominasz film, najpiękniejszy film, dobrych kilka chwil, tak potrzebnych mi czuję. Na początku 2017 roku wydał swój drugi singiel pod tytułem Wracam co noc. Może za dużo chciałbym wiedzieć, być z tobą przy obiedzie. 6 kwietnia 2018 roku wydał swój utwór pod tytułem Utopieni. Twoja twarz na horyzoncie pojawiła się. Sława Adama rośnie z dnia na dzień, co może świadczyć, że na Instagramie śledzi go ponad 20 tysięcy osób.